Wszyscy pewnie fani Rockiego dobrze wiedzą, o czym już będę mówił, słysząc te pierwsze dźwięki w czasie tego filmu. A dlaczego o nim chcę dzisiaj powiedzieć? Bo przeglądając dzisiaj Facebooka, zobaczyłem, że dzisiaj jest 43. rocznica pojawienia się pierwszej części Rockiego na ekranach kin. Swoją drogą dzięki, Kuba, za to ważne przypomnienie. Bo dlaczego ważne? Dla mnie ważne, bo ten film naprawdę wiele wniósł w moje życie. Wniósł wiele wartości, wiele radości. Kiedy byłem młody, uwielbiałem patrzeć na Rockiego, jak spełnia swoje marzenia. Kiedy teraz jestem trochę starszy, ciągle widzę w nim upór i żar, który przekazał, myślę, tym wszystkim, którzy obejrzeli ten film. Dlatego zachęcam was, żebyście go obejrzeli, żebyście weszli w historię człowieka, który tak jak ty i ja ma swoje marzenia, tak jak ty i ja czasami sobie nie radzi z własnym życiem, upada, traci to, co jest cenne, traci przyjaciół, zmaga się z chorobą, tak jak ty i ja, po prostu dzieli normalny ludzki los, a pomimo tego odnajduje szczęście i walczy o to szczęście, się nie poddaje. I jest jedna taka scena, która zawsze mnie ujmuje, kiedy rozmawia ze swoim synem. Ten, mając pretensje do niego, że jego blask przyćmiewa jego własne życie, słyszy od Rockiego piękne słowa o tym, że życie tak naprawdę to nie jest usłane różami, życie to nie jest domek z kart, ale życie potrafi nam dowalić, potrafi nam niesamowicie dokopać, sprawić, że się słaniamy po ziemi, nie potrafimy wstać. Ale nieważne jest to, jak chcemy mocno uderzyć, ale ważne jest to, ile potrafimy znieść. Ważne jest to, ile czy potrafimy się podnieść i iść do przodu. Historia Rockiego uczy nas, żeby się nie poddawać, żeby iść i realizować swoje marzenia, bo marzenia są po to, żeby je realizować, żeby walczyć o nie, żeby się nie poddawać. I dzisiaj ten właśnie przekaz wam zostawiam, abyśmy się nie poddawali. Bo czasami jest trudno, mi też jest czasami ciężko. Ostatnio marzyłem sobie, żeby ważyć mniej niż 100 kilo. Udało się, trochę znowu muszę zacząć walczyć, bo straciłem to. Dlatego nie poddajmy się razem, nie poddawajmy się, walczmy o swoje marzenia, o swoje cele, a zobaczymy, że będziemy stawać się z każdym dniem bardziej szczęśliwi. Tak jak zawalczył Rocky, tak jak staram się walczyć ja, choć nie zawsze mi też się udaje, tak walcz i ty. Tak jak zawalczył on na krzyżu, tak walczy i ty.